witam Was serdecznie. Z tej strony Maciek. Operatorem kamery jest moja małżonka Kasia. Wczoraj byliśmy przejazdem u Krzysztofa, któremu zakosiłem banana. A dzisiaj długo planowana wycieczka do Zbyszka Gołofita, do Zibiego. Zbyszek się nas nie spodziewa. Tutaj dziewczyny już wszystko ukartowały. Za plecami Zbyszka, on o niczym nie wie. Będzie dla niego niespodzianka. W sumie już mówiłem mu, że zamierzam do niego przyjechać, ale kiedy? To nie zna dnia ani godziny. Także mam nadzieję, że się niespodzianka uda. Jak dojedziemy, myślę, wypijemy kawkę i jeszcze namówię Zbyszka na podróż w jedno miejsce, bardzo ciekawe. No ale jak wypali, to wtedy to dogramy. No i co? Ode mnie do Zbyszka jest około 470 czy 80 km. No i jedziemy. Nudna trasa ekspresowa się jedzie i jedzie. Dobra. Mam nadzieję, że dojedziemy. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Gdzie? Chyba minęliśmy. Tutaj jest, chwalcie łąki umajone. No, i dojechaliśmy do hodla, do Zbyszka i mamy takiego farta, że akurat Zbyszek sobie ucina drzemkę. Zrobimy mu niespodziankę. Idziemy go budzić. Co idzie? Jaki olej? Stoją małe laski, basioczek. Palemki. Tam też klarenka. Tamarillo. A gdzie ten Zbysiu? Relicje, papuszki. Nie! Nie! Maciej do mnie przyjechał. Siemano. Siemano. Ale cię w konia robią cały dzień. Ale jestem zdziwiony. Kurde. Oj. Co, niespodzianka się udała? No pewnie, jeszcze jak. Spałem, obudziłeś mnie. Cześć. Jesteśmy przy jak to się mówi? Bananerze? Bananerze. Bananerze Zbyszka.
Las Bananas. Jakie dziwidło ładne. Tak całość to rzadko filmujesz chyba. Całość? No. No. A co ja drugi film o tym zrobiłem, jak nie było kiedy, bo grad by tu. Eskulenta. I wyrywam go, nie? Co? No tego, bipiripi, wyrywam. Wyrywasz, tak? Bo wiesz, jak ładnie rośnie? On mi tu nie pasuje. No w sumie to i mi już teraz nie. Nie, bo ten, to teraz to mnie nie pasuje. Bo nie, bo te już zaczęły ładnie rosnąć, zobacz. No, eskulenta zaguszy. Ja wczoraj swoją przycinałem. To jak na ostatnim filmie mówiłem. Bulwa o kolokazjach. O taka. Taka wysoka. No. No trzyletnia. Tu co to za alofon? Kalidory. To co podzielały. Co one takie zmutowane? Ich było może 10. Wsadziłem kilka. Oto jest ten. To jest to, co obcinałem. Mm. A po drugiej stronie, o tam, sadziłem to, co było w ziemi. I gigantea ci się zawyjeruszyło. Gdzie? To przy tej. A, no, no. Albo tajek mały, nie wiem. A gdzie masz tą, Manie? Tam. O, aleja basioczkowa. Cytruski. Tylko? No patrz, kurde, nastawiał do niczek, nie ma jak przejść. O. Nie ma tego dużo. No, ale jest gunerka, ładnie się przyjęła, rośnie. O, będziesz tam miał pan z niej pociechę. Za kilka lat to będziesz miał tutaj łyso. I tylko gunera będzie. No, dopiero ruszył ten listek i ten mały wyskoczył, bo tak to stała w miejscu, nie? Ale... No. Patrz, nie patrz, gdzie to jest? Tu. Babyczki. Babyczki, ulubione słowo Zbyszka. Na którego dźwięk dostaje białe gorączki. Co za rajdowa, ty. A bo rajd na Wiślańskim ma. No. A ciebie to nie dziwi w ogóle, bo ty masz większego. Nie, mój taki sam, ten dwulatek. Idziemy do tyłu. No tu już jak wszedłem, tylko to sfilmowałem te palemki. Gratów mi, aby nie nagrywaj. Dobra, gratów nie nagrywam. O, odrasta. No. Zmarzła? Zmarzło jej się. Ale twarda. Jak no, kamień. Ale o. O. I prezentacja. No. Zbyt włókniste. O. Zmarzła. No ale. Ale na, zmarzła, ale żyje. Namiot się przewrócił. A ten wypuścił listek? Tak. Wszystko co domowe zrobiło się takie. Wszystko co zielone wygląda tak. I idzie nowy liść. Patrz. O ten. Idzie, idzie. No. Będzie grzańsko. Obetniemy, tak? I będzie mniejsza budka. No. Szanghaj? Szanghaj. Tyle wypuścił. Mhm. Mi zaczął ten. Ale ty masz Szanghaja? Mi, nie, Szanghaja nie mam, ale Vivax no, mi już drugą turę pędów puszcza. To ładnie. To jest grandzik. Tyle go przeżyło z zimy. Ale są babyczki. No. To? To? Opowiadaj, bo ja filmuję tych much. Phyllostachys. Aureosulcata. Aureocaulis. Ulis. Basio od ciebie. Basio mówię. Maureli od ciebie. Ale ładnie urósł. No. To jeden z najładniej rosnących. O ten. Bo od ciebie mam chyba. Dobrze, że odchorował. Od ciebie mam chyba. Zostały mi. A to basioki. To są te basio z tej dużej kępy, no. Aha, tu posadziłeś się? Tu i tam posadziłem 3. No to tam jednego ściąłem. Aha. Bo w ogóle nie ruszał i. Ale tutaj tych lokatorów też masz. No. Krety. Wodą zalewaj. A niech sobie będą. Turkucie mi będą wyjadać.
A to tam takie. A to tam takie. No facja tam. Coś się rozkrzewiło, to. Ale panie. Nie ma sucho. Nie ma sucho. I gdzie ci poszatkowało to? No tu zobaczymy, ile jest dziurek. No te dziurki. To są małe, z drugiej strony zawiewało i tam są większe. Aż strach, to on palcem nacisnął. No. Jeszcze pójdzie fajnie. O, ale figi są. I na jednej, i na drugiej. Figo fago. No. O. I to jest królestwo Zbigniewa. To jest jego komnata. Pomidorki. Jeszcze kilka bananków. Aha, to już wiem, co ja zabieram. Czerwonego, tak? Odwróć się. Aha, i tu rozmnażalnia bananów. Jeszcze tu tam coś. Tam dalej jakieś... prosto, velutina między pomidorami. Głębiej, wejdź sobie. Głębiej są. Nie zjedzą mnie te banany? Dwie zebliny. W pomidorkach. Magnesium. Patrz, basio variegata. No co? Coś widać, ale co to widać? No nie, tutaj pasek ciemniejszy, no jaśniejszy. Jakby się tak dobrze przyjrzeć, to widać. Mój maureli variegata zrobił się zwyczajny maureli. Tam w rogu dwa pielgrzany. Jest tego. Papaja, cuda na kiju. Kręciłem. Patrz, kwiatki. Papaja, o której kręciłeś, a ja jeszcze nie obejrzałem, bo ja byłem w drodze. A ściemniałem, że przesadzam sadzonki. No i tamarilla. I plantacja choinek. Tamarillo ładnie zawiązało. To chyba jest ten... Jak to się mówi? W jakiej to formie jest? Bo jak... W kwiecie ale będzie owocowania. Będzie tego, nie? No. A tu co ty masz za bambusa? S3 dla ciebie. Ale ja nie mam gdzie posadzić. No ale chciałeś. No chciałem, ale teraz nie mam gdzie posadzić. Chyba na dachu. Dobra, już wszystko pokazaliśmy chyba. I tym optymistycznym akcentem kończymy nagrywanie. Trzymajcie się, cześć. Dobra, miałem coś powiedzieć. No mów. No proszę, mów. Wczoraj byłeś u Krzysztofa, a dzisiaj do mnie. Także no. Po drodze jeszcze do kogo masz zajechać? No nie wiem. Kto tam jest jeszcze po drodze? Po drodze? Kogo mamy? Andrzeja. Ty będziesz wracał, tak? No do Andrzeja jeszcze się wybiorę. Dobra, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Cześć.